Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na kolejny odcinek z Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic. I teraz pewnie się zastanawiacie, dlaczego znajdujemy się w dormitorium Gryffindoru. Otóż, okazało się, że jestem cymbałem. Po pierwsze, nie zapisałem tego, co żeśmy zrobili w poprzednim bonusowym odcinku, przez co musiałem jeszcze raz to wszystko zdobywać, więc jestem cymbałem, to po pierwsze. A po drugie, jestem po raz kolejny cymbałem. Ponieważ coś wam pokażę. Nie chcę już słyszeć żadnych bzdur, że mam w tajemnicy dziewczynę. Dobra, zamknij mordę. Patrzcie teraz na to. Tu był ostatni secret. 12 na 12, zaraz zresztą zobaczycie. Jakim ja jestem cymbałem, że nie zwróciłem na to wcześniej uwagi. Naprawdę. Proszę bardzo. Mamy 37 z 40 srebrnych kart, czyli zostaje nam tylko już 3 srebrne karty do miana 100%, jeżeli chodzi o srebrne karty. I to jest tak, Gwenock Jones. Jones, tak. 1968, czasy obecne. Kapitan i piłkarz jedynej żeńskiej reprezentacji narodowej Quidditcha, Holyhead Harpies. No, i bardzo fajnie. Swoją drogą on w ogóle wygląda jak dziewczyna trochę. No, on trochę jak dziewczyna wygląda, nie oszukujmy się. Ale dobra, to wam chciałem pokazać, jak widzicie 12 na 12, więc zapiszemy sobie, żeby był progresik oczywiście zapisany. I teraz idziemy do wielkiej sali, gdyż w wielkiej sali będzie podliczenie punktów. Więc idziemy tam. No, jesteśmy coraz bliżej. Tak tylko przypomnę, ilu punktami prowadzimy między... z Slytherinem a nami, jaka jest różnica, jak sami zresztą widzicie, tutaj zresztą też. Mówię, po raz kolejny jest mi szkoda najbardziej tych dwóch domów, bo one sobie najgorzej radzą, ale to taki szczegół. Dobra, to idziemy podliczyć punkty. Nie mogę się doczekać. Witajcie. Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Jak Draco Malfoy się spojrzał, o Jezus Mary, to było przepiękne. To było przepiękne, ale dobra, no jako, że teraz mamy... Nauczyliśmy się niedawno oczywiście Spongify'a, no to wypadałoby jako tak oto wykorzystać. Jak widzicie, już mamy 2000, kurde, fasolek. To jest dopiero, kurde, wynik ładny ustanowionych. Wydaje mi się, że dzięki Spongify'owi troszeczkę zdobędziemy tych fasolek. Takie mam dziwne wrażenie. Ale mogę się oczywiście mylić. Oczywiście wiadomo, no wszystkich nie zdobędziemy, bo to nawet nie jest realne zdobyć wszystkie te fasolki. No nie oszukujmy się, to jest czasówka, która jest specjalnie tak zaskryptowana. Żeby się nam nie udało zdobyć wszystkiego. Ale jak najwięcej możemy jak najbardziej zebrać, no nie? Zresztą sami zobaczcie, jak nam czas szybko zapierdziela, więc... No sami widzicie, jak to wygląda, ale mamy ponad 2130... O nie, 135! Wow, co się dzieje? Co jest grane? Tu powinna cutscenka się włączyć. Hej, Harry, jęcząca Marta jest czymś bardzo zdenerwowana. To znaczy bardziej niż zwykle? Słyszałem jej płacz już na schodach. I znowu zalało korytarz. Chyba nie myślisz, że był kolejny atak, co? Wszystko mogło się zdarzyć. Chodź, zobaczymy, co się dzieje.
Tia, kolejny chyba atak się szykuje. Raczej już był kolejny atak. Bo muzyka nagle się zmieniła. I możemy dostrzec to, że jęcząca Marta wpadła w jakąś furię. Więc może być ciekawie, nie ukrywajmy tego. Tak więc ja myślę, że... Szybciej, Harry! Ja myślę, że zrobimy sobie cięcie i zobaczymy się za niedługo przy tym... przy łazience dziewcząt, gdzie jest ta jęcząca Marta oczywiście. No, już jesteśmy w zasadzie blisko tej łazienki. Mamy przecież na wprost napis od razu, tak więc wszyscy wiemy, co się święci. Oj, znowu dużo wody przy okazji się wylało. Zobaczmy, co tym razem, czego tym razem się dowiemy. Kto to? Chcecie rzucić jeszcze? Ktoś czymś w ciebie rzucił? O tak, tam leży. Ostrożnie. Tata mówił, że książki mogą być bardzo niebezpieczne. Wygląda jak stary pamiętnik. Należał do T.M. Riddle. Ktokolwiek to był, nic nie napisał. Jest całkiem pusty. Witaj, Harry. Jestem Tom Riddle. Jestem w Hogwarcie i dzieją się straszne rzeczy. Czy wiesz coś o Komnacie Tajemnic? Oczywiście, że wiem o Komnacie Tajemnic. Kiedy byłem na 5. roku, komnata została otwarta i potwór zabił dziewczynkę. Wykryłem, kto otworzył komnatę i wyrzucono go ze szkoły. Mogę ci pokazać, jak chcesz. Mogę ci pokazać moje wspomnienie nocy, kiedy go schwytałem. Harry był oczarowany wspomnieniem, które pokazał Tom Riddle. Chodź, trzeba cię stąd zabrać. No już, do pudełka. Tak, właśnie, chodź. Właśnie tak. Dobry wieczór, Rubeusie. Co tu robisz, Tom? To już koniec. Wiem, że nie chciałeś nikogo zabić, ale potwory to nie małe pieski. On nikogo nie zabił. Daj spokój. Jedyne, co szkoła może teraz zrobić, to zadbać, by potwór, który zabił tę dziewczynkę, został unieszkodliwiony. To nie był on. Nie zrobiłby tego. Odsuń się. Nie! Harry zawsze wiedział, że Hagrid ma niestety upodobanie do wielkich i okropnych stworzeń. Był jednak równie pewien, że Hagrid nie potrafiłby nikogo zabić. Riddle mógł złapać nie tego, kogo trzeba. Może jakiś inny potwór zabijał ludzi? Jak myślisz, ile tu się pomieści potworów? Wiedzieliśmy, że Hagrida wyrzucono, a ataki pewnie wtedy ustały. Inaczej Riddle nie dostałby nagrody. Pamiętnik Riddla... zniknął! Co? Ależ tylko Gryfon mógł go ukraść. Nikt inny nie zna naszego hasła. No właśnie. Teraz zabić, rozszarpać, rozedrzeć! Głos! Znowu go słyszałem. Wy nie? Ja nic nie słyszałem. Harry, chyba coś zrozumiałam. Muszę iść do biblioteki. Ale McGonagall mówiła, że mamy tu siedzieć, o ile nie idziemy na lekcję. A ja muszę pogadać z Hagridem, jeśli to on wtedy wypuścił potwora. Wie, jak się dostać do Komnaty Tajemnic. Domek Hagrida jest na ziemiach szkoły. Harry, ale przecież o tym wiesz. Chodź za mną, Harry. No to skoro o tym wiem, to po co mi to mówisz? Nie wiem. Dla mnie trochę to dziwne, ale okej. Dobra. Też jestem oczywiście zdania, że Hagrid nie stoi za tym, że wypuścił jakiegoś potwora, bo nie oszukujmy się, Hagrid jest olbrzymem, ale o wielkim i ciepłym sercu, więc tak na dobrą sprawę nie wierzę, że to jest on. Absolutnie nie wierzę. Ja za bardzo lubię poza tym Hagrida, mógłbym normalnie go spotkać, mu pionę przybić i tyle, więc
To nie jest on. Jestem święcie przekonany i macie tutaj moje słowo. 12 na 12, wychodzimy stąd. Teraz zaczynamy błonie Hogwartu nocą. I mamy tutaj 5 sekretów, więc zajmę się od razu nimi. Bo czemu by nie? Z czego część z nich będzie bardzo do siebie podobna, więc... Jedyne, co niestety... Czego nie będziemy mogli oczywiście odblokować, to jest cieplarni, ponieważ cieplarnia jest nocą zawsze zamknięta, więc tam akurat się nie dostaniemy, ale tutaj możemy pozbierać jakieś łakocie i witaminy. A łakocie i witaminy mam na myśli oczywiście fasolki wszystkich smaków, no bo na pewno są jakieś tutaj z witaminami fasolki. Trzy na 6, czyli jeszcze 3 i wtedy będziemy mogli kontynuować wątek fabularny. Tak więc, jedyne o co was mogę poprosić, to jeżeli chodzi o poprzedni bonusowy odcinek, to napiszcie w komentarzach, jakie macie wspomnienia oczywiście z poszukiwań tych kart czarodziejów, ponieważ no, jestem święcie przekonany, że jakieś tam wspomnienia na pewno macie. Możliwe, że nie wiem, mieliście jakieś problemy z poszukiwaniem tych kart, a jestem bardzo ciekaw, więc jak coś to dawajcie znać, no nie? Ron, poczekasz sobie jeszcze troszeczkę, ponieważ ja tutaj jestem zajęty. Dziękuję. Właśnie, muszę się tutaj dostać. Bo ponieważ tutaj mamy skrzyneczkę i może jakaś karta wyleci lub coś. Nie, tutaj tylko fasolka wyleciała. Aha, to świetna mi nagroda, nie żeby coś. To będziemy mieli chyba teraz 5 secret z 6. To oczywiście znamy już, więc sobie skipniemy. Widzieliśmy to zresztą w odcinku bonusowym. Takie wiecie, cutscenki, które już widzieliśmy, to po prostu będę skipował, bo po co mają lecieć. Dokładnie tak. 5 na 6, czyli jeszcze jeden secret. A ten jeden secret, moi drodzy, będzie... No idźmy sobie tutaj. On będzie tutaj. To też już widziałem. I będzie 6 na 6, z tego co pamiętam. Tak, 6 na 6, mamy wszystko. Tak więc Hogwart nocą, a raczej błonie Hogwartu są tutaj zaliczone pod względem sekretów. Tak więc możemy kontynuować teraz wątek fabularny i iść do chatki Hagrida, tylko że nocą, tak więc ja zamykam mordę, a wy słuchajcie tej pięknej muzyki i w ogóle tych dźwięków, które nam towarzyszą w tle. Jedziemy z Koksem. Właśnie do domku Hagrida wszedł ktoś bardzo podobny do Luciusza Malfoya. Jest źle, Hagridzie. Bardzo źle. 4 napaści na dzieci niemagicznego pochodzenia. To już zaszło za daleko. Jako przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły muszę zadziałać i zabrać cię stąd. Zabrać? Dokąd? Nie do więzienia dla czarodziejów? Nie do Azkabanu? Niestety tak. To przykre, Dumbledore, ale wszystkich 12 członków Rady uznało, że ty także powinieneś odejść. Od tej chwili jesteś zawieszony w pełnieniu obowiązków dyrektora Hogwartu. Jeśli Rada Nadzorcza chce, bym się usunął, Luciuszu, to oczywiście odejdę. Nie. Jednak przekonacie się, że naprawdę opuszczę tę szkołę dopiero kiedy nikt tutaj nie pozostanie wobec mnie lojalny. Zobaczysz też, że w Hogwarcie pomaga się tym, którzy o to poproszą. Gdyby ktoś chciał znaleźć coś paskudnego, wystarczy, że pójdzie za pająkami. One go zaprowadzą gdzie trzeba. To jest klucz do całej sprawy, tyle powiem. Chodź już, Hagridzie. Dobra, dobra, idę. Teraz dopiero mamy kłopoty. Nie ma Dumbledora. Codziennie będą ataki. Patrz, tam!
Chyba idą do zakazanego lasu. No. I Hagrid nam podpowiedział. Co i jak, moi drodzy. Hagrid nam podpowiedział, że... żebyśmy szli właśnie do pająków. Zresztą nawet on widział, że my tam staliśmy, więc... No wiecie, XD trochę. A, i ponieważ nie ma prosiaków, to warto byłoby się tutaj dostać. A czemu by nie? Pozbierajmy fasolki. Skoro mamy dostęp, to czemu by nie? Można z tego skorzystać. W ogóle bardzo mi się podobają błonie Hogwartu w tej gierce. Chociaż mówię, to jest to, co powiedziałem wam już jakiś czas temu i powtórzę raz jeszcze. Droga do chatki Hagrida była lepsza w kamieniu filozoficznym na PC-cie, bo była trochę dłuższa. A tutaj to sobie wiecie, wychodzimy z Hogwartu, idziemy w zasadzie kawałeczek w dół i już mamy Hagrida chatkę. Trochę szkoda, nie oszukujmy się. No ale dobra, czas iść do zakazanego lasu i zacząć nową lokację. Za wysoko, żeby się wspiąć. Pomogę ci, Harry. Ale do zakazanego lasu będziesz musiał iść sam. No i to jest coś, co mi się bardzo nie podoba, dlatego że w oryginale Ron szedł z Harrym do zakazanego lasu, a tutaj zmienili sobie wydarzenie. I to jest coś, co troszeczkę mi się nie podoba już. Swoją drogą też nie podobało mi się to, co trzeba wspomnieć, bo miałem to wspomnieć wtedy, kiedy mówiłem o tym, a zapomniałem. Pamiętacie, jak Malfoy pojawił się na Quidditchu, kiedy tam żeśmy sobie ćwiczyli? Co oczywiście pojawił się też Ron, Hermiona i oni tam stawili się za Harrym i potem Malfoy nazwał Hermionę głupią szlamą. To w wersji na PS1 właśnie było coś takiego, że Ron rzucił na Malfoya czar i niestety chybił, przez co miał jakby wymiotował ślimakami i tak dalej. I tego się w ogóle pozbyli z wersji PC-towej, nie wiem dlaczego. I to ogólnie było w filmie, jak i w książce, więc nie mogę tego za bardzo pojąć, dlaczego się tego pozbyli, ponieważ to był dosyć fajny wątek, ale no oczywiście wersja na PC pod tym względem musi odstawać od reszty. I tu mamy 4 sekrety do znalezienia, dlatego będziemy sobie bardzo powoli grać. Ponieważ zależy mi, żeby znaleźć te sekrety. Nie ukrywajmy tego. To było głupie. To było nawet bardzo głupie, bym powiedział. Lecz szukamy teraz tego pierwszego sekreta, bo on musi gdzieś tutaj być. Tu mamy w ogóle pajączka, fajnie. O, kłody sobie spadają na dół. Elegancko. O, i mamy skrzyneczkę, bardzo fajnie. Ciekawe, co z tej skrzynki wypadnie. A, fasolki. No, można i tak w sumie. O, i będzie ten, do eliksiru. Patrzcie, 14... 15 na... O kurde, ile to będzie... Ja... O kurde. O, patrzcie, widzicie? Twórcy myśleli, że ja się nie skapnę. I mamy sekrecik kolejny. Srebrna karta. Następne, tu już chyba 3 nam zostaną do końca. Co tu w ogóle jest za miejsce? Tu taka mgła jest? Czy to tak woda? Nie, to mgła jest. Ty, no ciekawy pomysł na pomieszczenie. Na taki sekrecik. Szapoba dla twórców. Kogo tu mamy? Nie wiem, jak to się czyta. Kliodne? Nie wiem, szczerze. No w każdym razie ona. O, tutaj ta. Średniowiecze. Irlandzka druidka odkryła właściwości księżycowej rosy. No to jeszcze 2 srebrne karty do ostatniego klucza, którego szukamy.
Tak więc jeden sekrecik mamy zrobiony, więc możemy kontynuować dalej przygodę. I tutaj widzę, że mamy tą jadowitą tentakulę. Tu nie możemy czaru rzucić ani nic. Lepiej uważać z tym, z tą tentakulą, bo różnie to może się skończyć. Oj, oj, widzę, że grubo tutaj. Dobra, bierzemy i rzucamy go do jego gnomej dziury. Dobra, niech one te wszystkie grzyby popękają, bo naprawdę mam już ich dosyć. A, dobra, tu nic nie ma. Okej, to możemy iść dalej. Nieważne. Tu też trzeba uważać na pająki, bo pająki oczywiście będą się tu kręcić. O, i kartę mamy. Patrzcie na to. A, chyba nawet wiem, jak się do niej dostaniemy. No dokładnie, ponieważ tędy nie moglibyśmy się dostać, więc chyba trzeba będzie na dół polecieć. Dokładnie tak. I tu mamy drugi sekrecik, aczkolwiek, żeby dostać się do karty, to trzeba polecieć do góry. Dokładnie tak. Kolejna brązowa karta, jeszcze tylko 5. Gifford Ollerton, 1390-1441. Znany pogromca olbrzymów. Zabił olbrzyma Hengista z górnego Barnton. O proszę, kurde. Ale dlaczego olbrzymów zabijasz? Halo? Czy życie ci nie miłe? Olbrzymów zabijać? Naprawdę? No wiesz ty co? Serio? Takie brzydkie rzeczy robić? A to nadal mamy 1 na 4 sekrety. Okej. Okay. Myślałem, że to się liczy już jako drugi sekret, ale jednak nie. Więc skoro się nie liczy to jako drugi sekret, to szkoda. Mogę tylko tyle powiedzieć od siebie. Aczkolwiek tutaj sekrety chyba jakieś za niedługo będą. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mogę się oczywiście mylić. Bo skoro tutaj mamy tylko 4 sekrety, to nie jest to jakaś, wiecie, lokacja z ogromną ilością sekretów. No właśnie, o wilku mowa, tu się nam coś odkryło. Tam nawet skrzyneczka jest, więc... No cóż. A skoro mowa o skrzyneczce, to można iść tutaj ją sobie otworzyć. I to był sekret, bo słyszałem dźwięk. Gondoline Oliphant, 1720-1799. Znany badacz życia i zwyczajów troli. Zatłuczony kijami na plenerze w Costwolds. O kurde, czyli został zatłuczony, czyli niestety się nad nim, można by powiedzieć, że znęcali. Ale on trochę przypomina tego. Nie Piotrusia Pana, tylko Robin Hooda. No, trochę taki Robin Hood, albo Link z tego, The Legend of Zelda. Ale mogę się oczywiście również pomylić. Nie jestem wszechwiedzący, tak jak zresztą niejednokrotnie podkreślałem. Nie jestem nieomylny. Perpetua Fancourt, 1900-1991. Czarownica, która wynalazła lunoskop. Lunoskop. Okej, okay, nie wiem co to jest lunoskop, ale z pewnością coś fajnego. O, i widzicie, kolejny sekret. Ta gierka próbuje przede mną takie sekrety chować, że to jest masakra jakaś. Ale no niestety nie wychodzi za bardzo gierce, bo ja jestem za bardzo spostrzegawczy. Zresztą, no kurde, nie oszukujmy się, skoro Harry może się tutaj zmieścić, no to jest bardziej niż pewne, że tam sekret jest schowany. Tylko miejmy nadzieję, że teraz znajdziemy ten ostatni, bo skoro już mamy 3 sekrety znalezione, no to o czym świadczy, no nie? I to chyba będzie jeden z dłuższych odcinków, bo już mamy 24 minuty na liczniku. Ale no, możemy sobie pozwolić od czasu do czasu na takie dłuższe odcinki. Pewnie, czemu nie. Uwaga na pająki. Bo są groźne. Tuszenka. Tuszenka. O.
O, widzę, że tutaj towarzystwo jest. Ekipa Danonków normalnie. Ale przy okazji ich możemy sobie tutaj zebrać, ponieważ przyda się nam do eliksiru. Teraz lecimy do góry. I teraz pytanie, czy my idziemy na samą górę, czy jak to jest? To coś u góry chyba jest, ale nie wiem, może mi się wydawać. Aha, gra chce, żebyśmy polecieli do góry. No dobra. Okej. Jesteśmy u góry. A, czyli tak czy siak byśmy tutaj przyszli. Kolejna brązowa karta. Kurde, ile my tutaj mamy zebranych? Jeszcze tylko 3 brązowe karty. Dorcas Welbeloft. 1812 do 1904. Założyciel towarzystwa dla zubożałych czarownic. Ale to ona chyba, więc to powinno być założycielka. Tak nie chcę się czepiać, ale no tak powinno chyba być. Aha. Dobra, przedostajmy się jakoś. Trzeba będzie trochę poskakać. Nie mamy tutaj żadnych sekretów. Fu! O! O, o wilku mowa. Mamy wszystkie sekrety już. Newt's Commander. O, proszę. Znowu kamień filozoficzny się kłania na PS1 i PC-ta zresztą. 1897 czasy obecne. Autor znanej publikacji Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć. O, taką książkę to ja bym z chęcią przeczytał. Mimo, że nie lubuję się w czytaniu książek, no ale mniejsza już z tym. Mnie bardzo ciężko jest przekonać, żeby przeczytać jakąkolwiek książkę. Aragogu, jest tu człowiek! Czy to Hagrid? Nie, ale jestem jego przyjacielem i chcę mu pomóc. Dlaczego trzeba mu pomocy? Ktoś mówi, że Hagrid wypuścił kiedyś w Hogwarcie potwora. Ten zabił kogoś wtedy, a teraz wrócił. To on mnie wypuścił, ale odesłał mnie. Nigdy nie wracałem. I nikogo nie skrzywdziłem w Hogwarcie. Czyli ty nie jesteś strażnikiem komnaty tajemnic? Nie. Strażnikiem jest prastary stwór, którego pająki boją się nade wszystko. To on zabił dziewczynkę w łazience, nie ja. Dziękuję. Chyba już pójdę. Nie. Nie mogę odmówić moim dzieciom świeżego mięsa. Żegnaj, przyjacielu Hagrida. Jeśli tylko uda się przeciąć te sieci zaklęciem Defendo, Aragog na pewno wpadnie do jamy. Zanim moje dzieci! No to mamy, kurde, walkę z Aragogiem w tym momencie. Co to są za odgłosy? Zanim... No dobra, no to żeśmy się pośmiali, kurde. Teraz atakujemy Aragoga. Jak widzicie, kurde, boss fight, którego również mieliśmy w wersji na PS1. I jak można zobaczyć, Aragog jest żałośnie łatwym bossem. No wystarczy, że będziemy Rictus Semprom go naparzać. Zresztą jak widzicie, już ma on ponad połowę HP zabrane. I w ogóle te odgłosy, jakie on z siebie wydaje, ja pierdzielę. Współczuję aktorowi, który musiał go dubbingować. Oh,
Nareszcie coś dobrego wynikło z lekcji z Lockhartem. Rictu sempra! Świetna robota, Harry. I zobacz, znalazłem samochód taty, ale mam okropną wiadomość. Zaatakował Hermionę. Jest spetryfikowana jak reszta. O nie! Musimy ją jak najszybciej odczarować. Właśnie! To trochę zabrzmiało tak, jakby to auto Ford Anglia spetryfikował, kurde, Hermionę. No nie, kurde. Czemu tłumacze takie gagi popełnili? Powiedzcie mi. Naprawdę, nie rozumiem tego. Ale dobra. Trzeba pójść zapisać, żeby nie było przypału. Bardzo ładnie nam w ogóle dzisiaj poszło. Tylko, kurde, ta konfrontacja z Aragogiem, średnia była. Jakby bardziej wymagająca była w wersji na PS1, nie oszukujmy się. I nawet była lepiej zrobiona w wersji na PS1. To tak tylko podkreślę. No ale... szacun za to, że jednak ten wątek się pojawił, no nie ma co. Nie ma co naprawdę, szacun za to i... szczerze powiedziawszy, Zakazany Las bardzo fajnie wyglądał. Jeżeli chodzi o Komnatę Tajemnic na PC, to nawet chyba trochę lepiej niż... w wersji na PC tak kamienia nie odwiedzaliśmy chyba Zakazanego Lasu. Na PS1 odwiedzaliśmy w kamieniu, ale na pewno nie w komnacie. Dobra. Nie ma co. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. W następnym odcinku prawdopodobnie będziemy zbliżali się wielkiego finału tej gierki i tej serii. Tak więc... nic tylko czekać na ostatnie odcinki już z tego Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten Let's Play. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na moje socjale, czyli grupa na Facebooku, Discord oraz Instagram, w szczególności na Instagrama, gdyż jeżeli na YouTubie nie dostajecie powiadomień o odcinkach, to daję wam je na Instagramie. A na tych dwóch grupkach, dlatego że się tam wszyscy ze sobą integrujemy. To by było na tyle, dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach z Harry'ego Pottera i Komnaty Tajemnic nie tylko. Trzymajcie się, cześć i adios!